Przepraszam, co ty tutaj robisz? Ja? Nic. Posłuchaj, myślisz, że możesz sobie tak wejść do tego mieszkania i, nie wiem, brać moje rzeczy? Przecież leżało sobie, daj spokojnie, wyluzuj. Nie zepsuję. Wiesz co, wyjdź stąd najlepiej, wyjdź z mojego mieszkania, okej? Okay? Sorry, ale czekam na randkę. No chyba się nie doczekasz. Gotowa! A jednak... Wyglądasz... No, wow. To co, kupujemy wrotki? No, raczej. Posłuchaj, Magda, możemy porozmawiać na tematy mieszkaniowe? Ale na jakie mieszkaniowe? Akurat teraz? Tak, takie prywatne, między nami. Okej. Okay. Słucham. Posłuchaj, ty nie możesz być z tą dziewczyną, bo... Bo? No, bo nie. Ale ty nie będziesz mówić, z kim mam być, a z kim nie, no daj spokój. Posłuchaj, takiego maila dostałam rano. No i po co mi to pokazujesz? No bo wiem, że jest ciężko i... Miłego wieczoru. Magda! Nie wiem, co Talena mnie tak nie lubi. Nie przejmuj się nią. Nie przejmuję się, tylko... Po prostu nieważne, liczy się tu i teraz, to, że wreszcie się udało. No, a potem zarezerwowała nam super miejscówkę i na pewno ci się spodoba. Znaczy, mam nadzieję. Magda. Tak? Co się tak zamyśliłaś? Doris, przepraszam, ja nie mogę. No, ale czego nie możesz? No, ja nie mogę nigdzie z tobą pójść. No, ale co się znowu stało? I mam wrażenie, że już nigdy nie pójdę na żadną randkę, także wybacz mi, przepraszam cię. Magda! Magda!